Co to znaczy, że kobiety, skoro już weszłaś na ten temat, a mnie to ciekawi, bo ty trochę gwałcisz tabu. To znaczy, przepraszam, ale w Polsce, na jaki kraj takie tabu? W Polsce nie odbyła się jeszcze rewolucja seksualna, więc czasami jakaś dziewczyna na imprezie pokaże majtki, wszystkie tabloidy o tym piszą jako wielkim wydarzeniu. Jesteśmy drobnomieszczańską kulturą, także popularną. A co to znaczy, że kobiety potrafią w drastyczny sposób rozmawiać o penisach? No spotykasz się z koleżankami albo spotykałaś. Bo mnie to zawsze zastanawia, jak wy rozmawiacie, bo my o was rozmawiamy z gracją. Kulturalnie, wiesz, celebrujemy, wynosimy was. A wy rozmawiacie hardkorowo podobnie. Powiedziałam, że zdarza się tak, że kobiety rozmawiają o mężczyznach w bardzo brutalny sposób. Co to znaczy? Ja jestem ciekaw. Sprowadzając mężczyznę głównie do tej dźwigni, prawda? Myślę, że to chyba do penisy. Nie jest. Tak. Penisa. I mówiąc o tym tak w instrumentalny sposób. To znaczy? No jest taki albo śmaki, ale już żeśmy o penisa grali ostatnio, Kuba. Nie znudziło ci się to? Penisy? Tak. Nigdy! Nie, ciekawi mnie, bo ty potrafisz o tym mówić. A zrozum, moja dziewczyna mi tego nie powie, jak rozmawia z koleżankami, a ty możesz. A wiesz, ilu facetów tutaj ma dziewczyny i nigdy nie dowie się, że na przykład... Ale ja nie wiem, czy to jest takie strasznie ważne, Kuba. To jest ważne. Jak kobiety rozmawiają między sobą o penisach? Tak. No a co, rozmawiacie o patriotyzmie? Też. Mówisz tak, a ty byś wolała gdzie zginąć podczas powstania? Ja na rezurekcji, a ja na barykadzie, a ja w kanałach. No, nie ładam. Bardziej się zastanawiamy, gdzie byśmy nosiły granaty. Mówisz poważnie? Nie, to był akurat żart. Szanuję twojego ojca, kocham go jak własnego. Puściłaś mu to? Tak. Co zrobił? Zasmucił się bardzo? Przy pierwszym przesłuchaniu mocno się zasmucił. A potem się trochę przestraszył, zadając mi właśnie to pytanie, które ty przed chwilą. Czy ma zbierać na ochronę? No. A mama? A mama zareagowała... zupełnie mnie zaskoczyła. Zareagowała no. Totalnie entuzjastycznie od pierwszego przesłuchania. Mhm. Zachwyciło ją to, natomiast też oczywiście ta płyta jest dość taka osobista i też mocno to przeżyli. No bo są wrażliwymi ludźmi. A babcia? Niestety, nie mogła już tego usłyszeć. Jakby babcia usłyszała piosenkę Pan nie jest moim pasterzem, to by... Byłaby zachwycona, przecież to jest ta babcia słynna. To jest ta satanistka?